rozdział 10, spotykam mojego mistrza Śri Yukteswara. Wiara w Boga może uczynić każdy cud, z wyjątkiem jednego – zdania egzaminu bez uczenia się. Z niesmakiem zamknąłem książkę, którą wziąłem do ręki w chwili rozleniwienia. Wyjątek, na który powołuje się autor, pokazuje jego całkowity brak wiary, pomyślałem. Biedny ten człowiek ma ogromny szacunek dla ślęczenia po nocach przy lampce oliwnej. Złożyłem ojcu obietnicę, że ukończę szkołę średnią. Nie roszczę sobie prawa do miana pilnego ucznia. Mijające miesiące rzadziej zastawały mnie w salach lekcyjnych, aniżeli w odosobnionych miejscach wzdłuż kąpielowych gat Kalkuty. Przyległe do nich pola kremacyjne, przerażające szczególnie nocą, są uważane przez joginów za wyjątkowo atrakcyjne. Ten, kto ma odnaleźć nieśmiertelną esencję, nie może bać się kilku nagich czaszek. Ludzka niedoskonałość staje się oczywista w ponurym miejscu pełnym przeróżnych gości. Moje nocne czuwanie było więc innej natury niż czuwanie studentów. Tydzień egzaminów końcowych w liceum hinduskim szybko się zbliżał. Ten okres przepytywania, podobnie jak miejsca pogrzebowe, napawa powszechnym przerażeniem. Jednak umysł mój był spokojny. Stawiając czoło upiorom, odgrzebywałem wiedzę, której nie znajdzie się w salach wykładowych. Brakowało mi jednak sztuki Swamiego Pranapanandy, który z łatwością pojawiał się w dwóch miejscach naraz. Moje rozterki edukacyjne były w oczywisty sposób zadaniem dla nieskończonej pomysłowości. Takie było moje rozumowanie, chociaż dla wielu stawało się nielogiczne. Irracjonalność wyznawcy Boga wypływa z tysiąca niewytłumaczalnych dowodów jego nagłej pomocy w obliczu kłopotów. Cześć, Mukunda! Rzadko cię ostatnio widuję. Kolega z klasy zaczepił mnie pewnego popołudnia na ulicy Gurpar. Cześć, Nantu. Moja nieobecność w szkole rzeczywiście stawia mnie w zdecydowanie niewygodnym położeniu. Zrzuciłem z siebie ciężar pod jego przyjacielskim spojrzeniem. Nantu, który był wybitnie zdolnym uczniem, zaśmiał się serdecznie. Moje kłopotliwe położenie nie było pozbawione aspektu komicznego. Jesteś kompletnie nieprzygotowany do egzaminów. Myślę, że powinienem ci pomóc. Te proste słowa przyniosły mym uszom boską obietnicę. Ochoczo odwiedziłem dom przyjaciela. Nantu życzliwie przedstawił mi w skrócie rozwiązania rozmaitych problemów, których wybór przez wykładowców uznał za prawdopodobny na egzaminie. Pytania te są przynętą, która skusi do egzaminacyjnej pułapki wielu pewnych siebie chłopców. Zapamiętaj moje odpowiedzi, a wyjdzie z tego bez szwanku. Była już głęboka noc, kiedy od niego wyszedłem. Przepełniony wiedzą, gorąco modliłem się, aby nie znikła ona w ciągu kilku kolejnych krytycznych dni. Nantu przygotował mnie z wielu różnych przedmiotów, ale z braku czasu zapomniał o zajęciach sanskrytu. Z żarliwością przypomniałem Bogu o tym niedopatrzeniu. Następnego ranka wyruszyłem na krótki spacer i w rytm miarowych kroków utrwalałem nowo nabytą wiedzę. Gdy szedłem na skróty przez chwasty narożnej parceli, mój wzrok padł na kilka wydrukowanych kartek leżących luzem. W triumfalnym geście sięgnąłem po nie i odkryłem wiersz w sanskrycie. Odszukałem jakiegoś pandita, aby pomógł mi w tym trudnym tłumaczeniu. Jego głęboki głos wypełnił powietrze gładkim, słodkim jak miód, pięknem tego starożytnego języka. Te nietypowe strofy raczej nie będą ci pomocne na egzaminie z sanskrytu. Uczony wykluczył sceptycznie taką możliwość. Jednak znajomość właśnie tego wiersza umożliwiła mi zdanie egzaminu z sanskrytu następnego dnia. Dzięki fachowej pomocy Nantu
Otrzymałem też wymagane minimalne oceny z pozostałych przedmiotów. Ojciec był zadowolony, że dotrzymałem słowa i ukończyłem szkołę średnią. Dziękowałem z wdzięcznością panu, którego przewodnictwo widziałem w mojej wizycie u Nantu i w przechadzce nietypową drogą po zaśmieconej parceli. Bóg w żartobliwy sposób dwukrotnie udowodnił swój zamiar wybawienia mnie w porę z tarapatów. Ponownie natknąłem się na odrzuconą wcześniej książkę, której autor zaprzeczał możliwości interwencji Boga w salach egzaminacyjnych. Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, komentując w milczeniu. Wpadłby on jeszcze w większy zamęt, gdyby mu powiedział, że boska medytacja wśród trupów jest drogą na skróty do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uzyskawszy średnie wykształcenie, otwarcie już planowałem opuszczenie domu. Razem z młodym przyjacielem, Jitendrą Mazumdarem, postanowiłem przyłączyć się do pustelni Mahamandal w Benaresie i przyjąć jej duchową dyscyplinę. Pewnego poranka jednak ogarnęła mnie rozpacz na myśl o rozłące z rodziną. Od śmierci matki w szczególny sposób darzyłem uczucie moich dwóch młodszych braci, Sanandę i Bisznu. Pośpieszyłem do mojego schronienia, małego pokoiku na poddaszu, będącego świadkiem wielu scen mojej burzliwej sadhany. Po dwugodzinnej powodzi łez poczułem się osobliwie przemieniony, jak gdyby za sprawą jakiegoś alchemicznego środka oczyszczającego. Wszelkie przywiązanie znikło. Moje postanowienie poszukiwania Boga, który jest największym spośród przyjaciół, stało się twarde niczym granit. Szybko zakończyłem przygotowania do podróży. Mam do ciebie ostatnią prośbę. Ojciec był przygnębiony, kiedy stałem przed nim, prosząc o ostatnie błogosławieństwo. Nie porzucaj mnie i swych zrozpaczonych braci i sióstr. Czcigodny ojcze, jakże mogę wyrazić swą miłość do ciebie? Jednak większa jest ma miłość do Ojca Niebieskiego, który obdarzył mnie doskonałym ojcem na tej ziemi. Pozwól mi odejść, abym kiedyś powrócił z większym boskim zrozumieniem. Uzyskawszy niechętne rodzicielskie przyzwolenie, dołączyłem do Jitendry, który przebywał już w pustelni w Benaresie. Gdy przybyłem na miejsce, młody Swami Dhyananda, zarządzający pustelnią, przywitał mnie serdecznie. Wysoki, szczupły, o pełnym zadumy obliczu, wywarł na mnie korzystne wrażenie. Jego piękna twarz wyrażała spokój Buddy. Ucieszyłem się, że mój nowy dom miał poddasze, gdzie udawało mi się spędzać godziny świtu i poranka. Mieszkańcy ashramu, posiadający niewielką wiedzę na temat praktyk medytacyjnych, uważali, że powinienem cały swój czas poświęcać na prace związane z organizacją pustelni. Chwalili mnie za moją popołudniową pracę w ich biurze. Nie staraj się zbyt szybko złapać Boga. Kpina ta padła kiedyś z ust jednego ze współmieszkańców, gdy wcześniej nad ranem zmierzałem do pokoju na poddaszu. Poszedłem do Dhyanandy, zajętego w swym małym sanktuarium z oknami wychodzącymi na Ganges. Swamiji, nie rozumiem, czego się tu ode mnie wymaga. Szukam bezpośredniego poznania Boga. Bez Niego nie zadawala mnie afiliacja, wiara czy spełnianie dobrych uczynków. Odziany w pomarańczową szatę, mnich poklepał mnie czule. Zainscenizowawszy udawaną naganę, upomniał kilku znajdujących się w pobliżu uczniów. Nie dokuczajcie mu, kundzie. Z czasem nauczy się naszych zasad. Z uprzejmości ukryłem swoje wątpliwości. Uczniowie wyszli z pokoju, niezbyt przejmując się reprymendą. Dhyananda miał mi coś do powiedzenia. Mukunda, widzę, że twój ojciec regularnie przysyła ci pieniądze. Proszę, zwróć je. Nie potrzebujesz tu tego. Drugie polecenie w ramach twojej dyscypliny dotyczy jedzenia. Nawet gdy jesteś głodny, nie wspominaj o tym. Czy mój wzrok zdradzał głód? Tego nie wiem. O tym, że byłem głodny, wiedziałem aż nazbyt dobrze.
Niezmienna pora pierwszego posiłku w pustelni przypadała na godzinę 12 w południe. W domu przywykłem do obfitego śniadania już o godzinie 9. 3 godziny odstęp czasu wydłużał się z dnia na dzień coraz bardziej. Minęły już te lata spędzone w Kalkucie, kiedy mogłem ganić kucharza za 10-minutowe opóźnienie. Teraz starałem się panować nad apetytem. Pewnego dnia podjąłem 24-godzinny post. Ze zdwojonym zapałem oczekiwałem następnego południa. Pociąg Janandadziego spóźnia się. Nie będziemy jedli, dopóki z wami nie przybędzie. Jitendra przyniósł mi tę druzgocącą wiadomość. Na powitanie Swamiego, który był nieobecny przez 2 tygodnie, przygotowano wiele przysmaków. Apetyczny zapach unosił się w powietrzu. Nie mając nic innego, cóż mogłem przełknąć, oprócz dumy z wczorajszego postu? Panie, przyśpiesz pociąg. Pomyślałem sobie, że dotyczący głodu nakaz milczenia narzucony mi przez Dianandę nie mógł dotyczyć niebiańskiego żywiciela. Boska uwaga była jednak skierowana gdzie indziej. Wlokący się zegar odliczał kolejne godziny. Zapadał zmrok, gdy nasz lider pojawił się w drzwiach. Powitałem go z niekłamaną radością. Zanim podamy posiłek, Janandadzi wykąpie się i będzie medytował. Jitendra zbliżył się do mnie ponownie jako posłaniec złej nowiny. Byłem bliski załamania. Mój młody żołądek, nieprzywykły do ubóstwa, protestował uparcie i kategorycznie. Obrazy ofiar głodu, które niegdyś widziałem, przesuwały się przede mną niczym widma. Najbliższa śmierć z głodu w Benaresie ma się wydarzyć natychmiast, w tej pustelni, pomyślałem. Nieuchronnie zbliżająca się katastrofa została zażegnana o godzinie 9. Ambrozyjskie wezwanie. W mej pamięci ten posiłek pozostaje żywym wspomnieniem jako jedna z najwspanialszych chwil w życiu. Mimo iż intensywnie pochłaniałem pokarm, dostrzegłem, że Diananda jadł nieobecny myślami. Wyraźnie górował nad cielesnymi przyjemnościami. Swamiji, czy nie byłeś głodny? Szczęśliwie najedzony, siedziałam z nim sam na sam w jego pokoju. O tak! Przez ostatnie 4 dni nic nie jadłem ani nie piłem. Nigdy nie jadam w pociągach, które pełne są różnych wibracji ludzi świeckich. Ściśle przestrzegam reguł zapisanych w siastrach, obowiązujących mnichów mojego zakonu. Mam na głowie pewne problemy związane z pracą naszej organizacji. Dzisiaj wieczorem, tu w domu, zaniedbałem kolację. Po co się spieszyć? Jutro dołożę starań, aby zjeść właściwy posiłek. Zaśmiał się wesoło. Paliłem się ze wstydu. Jednak miniony dzień mych tortur nie dawał się łatwo zapomnieć. Ośmieliłem się wtrącić kolejną uwagę. Swamiji, pogubiłem się. Załóżmy, że zgodnie z twoim zaleceniem nigdy nie poproszę o jedzenie i nikt mi go nie da. Umrę przecież z głodu. Więc umrzyj. Niepokojąca rada przeszyła powietrze. Umrzyj, jeśli musisz, Mukunda. Nie myśl nigdy, że żyjesz dzięki energii zjedzenia, a nie za sprawą mocy Boga. Ten, który stworzył każdą postać pożywienia, on, który obdarza apetytem, z pewnością zadba o to, by jego wielbiciel został pokrzepiony. Nie zakładaj, że przy życiu utrzymuje cię ryż lub pieniądze. Czyż byłyby one przydatne, gdyby Pan wycofał z ciebie oddech życia? Są to tylko jego pośrednie narzędzia. Czy to dzięki twojej własnej umiejętności jedzenie ulega trawieniu w żołądku? Użyj miecza rozróżnienia, Mukundo. Rozetnij łańcuch działania i dostrzeż jedyną przyczynę. Poczułem, jak jego wnikliwe słowa przenikają głęboko do mej istoty. Znikło odwieczne złudzenie, z powodu którego nakazy ciała przechytrzają duszę. Z miejsca zasmakowałem samowystarczalności ducha. Jakże w wielu różnych miastach, w
trakcie mojego późniejszego życia, wypełnionego nieustannymi podróżami, pojawiały się sytuacje, w których przekonałem się o użyteczności tej lekcji w pustelni w Benaresie. Jedynym skarbem, jaki mi towarzyszył, odkąd opuściłem Kalkutę, był srebrny amulet Sadhu, przekazany przez matkę. Strzegłem go przez lata, a teraz ukryłem w moim pokoju aszramie. Pewnego poranka otworzyłem pudełko z talizmanem, aby na nowo pocieszyć się złożonym przezeń świadectwem. I oto, chociaż zapieczętowane zamknięcie było nietknięte, amulet zniknął. Ze smutkiem rozerwałem kopertę, aby ostatecznie się w tym upewnić. Zgodnie z przepowiednią Sadhu, talizman znikł w eterze, z którego wcześniej został przywołany. Moje stosunki z uczniami Dianandy coraz bardziej się pogarszały. Mieszkańcy aszramu, urażeni moją stanowczą rezerwą, odsuwali się ode mnie. Moja ścisła wierność medytacji o ideale, dla którego porzuciłem dom i wszelkie ziemskie ambicje, wywołała płytką krytykę ze wszystkich stron. Rozrywany duchową udręką wszedłem pewnego dnia o świcie do pokoju na poddaszu, zdecydowany modlić się tak długo, aż uzyskam łaskę odpowiedzi. Miłosierna Matko Wszechświata, nauczaj mnie sama poprzez wizję lub przez guru posłanego przez Ciebie. Mijały godziny, a moje wypełnione szlochem wołania pozostawały bez odpowiedzi. Nagle zostałem jakby całkowicie wzniesiony do jakiejś nieopisanej sfery istnienia. Twój mistrz nadejdzie dzisiaj. Boski głos kobiecy dobiegł zewsząd i znikąd. Niebiańskie doświadczenie zostało przerwane okrzykiem, tym razem pochodzącym już z określonego miejsca. Młody kapłan Habu wołał mnie z kuchni na parterze. Mukunda, dosyć medytacji. Potrzebny jesteś do załatwienia sprawunków. Kiedy indziej być może odpowiedziałbym niecierpliwie. Teraz jednak otarłem opuchniętą od łez twarz i potulnie posłuchałem wezwania. Razem z Habu wyruszyliśmy do odległego targowiska w bengalskiej części Benaresu. Brutalne indyjskie słońce nie osiągnęło jeszcze zenitu, gdy skończyliśmy nasze zakupy na bazarze. Przeciskaliśmy się przez barwny tłum złożony z gospodyń domowych, przewodników, kapłanów, skromnie ubranych wdów, dostojnych braminów i wszędzie obecnych świętych krów. Mijając niepozorną uliczkę, obróciłem w bok głowę, aby się jej przyjrzeć. Na końcu ulicy stał bez ruchu podobny do Chrystusa mężczyzna w barwionej ochrą szacie swamiego. Od razu wydał mi się od dawna znajomy. Mój wzrok pochłaniał go chciwie. Naszły mnie wtedy wątpliwości. Mylisz tego wędrownego mnicha z kimś znajomym. Pomyślałem. Idź dalej, marzycielu. Po 10 minutach nagle zdrętwiały mi stopy i jak gdyby obróciły się w kamień, niezdolne nieść mnie dalej. Z trudem odwróciłem się w przeciwną stronę, a moje stopy odzyskały swój zwykły stan. Zwróciłem się w drugą stronę i ponownie przygniótł mnie osobliwy ciężar. Święty w magnetyczny sposób przyciąga mnie do siebie. Z tą myślą wcisnąłem pakunki z zakupami w ręce Habu. Ze zdumieniem obserwował on wcześniej moją nieskoordynowaną pracę nóg, a teraz wybuchnął śmiechem. Co ci jest? Oszalałeś? Burzliwe wzruszenie uniemożliwiło mi jakąkolwiek odpowiedź. W milczeniu pośpiesznie oddaliłem się. Zawróciłem i jakby niesiony na skrzydłach dotarłem do wąskiej uliczki. Szybko rzuciłem okiem i dostrzegłem spokojną postać bacznie spoglądającą w moim kierunku. Kilka prędkich kroków i byłem u jej stóp. Gurudeva! Boska twarz należała do mistrza z tysiąca mych wizji. Te spokojne oczy w lwiej głowie ze szpiczastą brodą i spływającymi puklami włosów często spoglądały na mnie z mroku mych nocnych marzeń,
składając obietnicę, której w pełni nie pojmowałem. O mój ty, przyszedłeś do mnie, powtarzał mój guru w języku bengalskim. Jego głos drżał z radości. Ileż lat na ciebie czekałem. Zapadliśmy w jedność milczenia. Słowa zdawało się zupełnie niepotrzebne. Z serca mistrza do ucznia płynęła mowa w bezgłośnej pieśni. Za sprawą nieodpartego, intuicyjnego wrażenia wyczułem, że guru mój poznał Boga i zaprowadzi mnie do Niego. Zaślepienie obecne w tym życiu znikło w delikatnym brzasku prenatalnych wspomnień. Dramatyczny czas, którego cyklicznymi scenami są przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie po raz pierwszy słońce widziało mnie u tych świętych stóp. Ściskając mą dłoń, guru poprowadził mnie do swojej tymczasowej rezydencji w dzielnicy Rana Mahal. Jego atletyczna postać poruszała się stanowczym krokiem. Wysoki, wysportowany, w tym czasie wieku około 55 lat, był żwawy i pełen wigoru, jak młody mężczyzna. Jego czarne oczy były duże i piękne, wyrażały niezgłębioną mądrość. Lekko kręcone włosy nadawały jego twarzy łagodność, która porażała siłą. Siła i łagodność subtelnie mieszały się ze sobą. Gdy doszliśmy do domu z kamiennym balkonem, zwróconym w stronę Gangesu, powiedział tkliwie: dam ci swoje pustelnie i wszystko, co posiadam. Panie, przychodzę po mądrość i kontakt z Bogiem, to o te twoje skarby zabiegam. Śpiesznie zapadający indyjski zmrok zdążył częściowo zarzucić swoją zasłonę, kiedy mistrz przemówił ponownie. Jego oczy płonęły niezmierzoną czułością. Daję ci moją bezwarunkową miłość. Drogocenne słowa. Minęło ćwierć wieku, nim mistrz po raz kolejny wyraził swą miłość słowami. Usta jego były nieprzyzwyczajone do okazywania żarliwości. Jego serce, jak ocean, mówiło językiem ciszy. Czy dasz mi tę samą bezwarunkową miłość? Wpatrywał się we mnie z ufnością dziecka. Będę cię kochał wiecznie, Guru Deva. Zwykła miłość jest egoistyczna i zakorzeniona w mrokach pragnień i ich zaspokajaniu. Miłość boska jest bezwarunkowa, bezgraniczna i niezmienna. Niestałość ludzkiego serca znika na zawsze pod paraliżującym dotykiem boskiej miłości. I dodał z pokorą: i jeśli kiedyś zobaczysz, że oddalam się od stanu urzeczywistnienia Boga, proszę, obiecaj, że położysz mą głowę na swej piersi i pomożesz zaprowadzić mnie z powrotem do kosmicznego ukochanego, którego obaj czcimy. Podniósł się pośród zapadającego mroku i zaprowadził mnie do pokoju wewnątrz. Gdy jedliśmy owoce mango i migdałowe słodycze, w dyskretny sposób przeplatał rozmowę uwagami, których zdradzał głęboką znajomość mojej natury. Byłem pełen podziwu dla ogromu jego mądrości, doskonale połączonej z wrodzoną pokorą. Nie smuć się z powodu amuletu. Spełnił on swój cel. Niczym boskie lustro, mój guru najwyraźniej pochwycił odbicie całego mojego życia. Żywa rzeczywistość twojej obecności, mistrzu, jest radością wykraczającą ponad wszelkie symbole. Czas już na zmianę, ponieważ nie jesteś szczęśliwy w swej pustelni. Nie wspomniałem wcześniej nic o swoim życiu. Teraz było to już zbyteczne. Obserwując jego naturalne, skromne zachowanie, zrozumiałem, że mistrz nie życzył sobie pełnych zdumienia okrzyków z powodu jego jasnowidzenia. Powinieneś wrócić do Kalkuty. Dlaczego miałbyś wykluczać krewnych ze swej miłości do ludzkości? Jego wskazówka napełniła mnie trwogą. Rodzina przewidywała, że wrócę, chociaż byłem głuchy na liczne prośby zawarte w listach. Pozwólmy młodemu ptaszkowi polatać po metafizycznym niebie, zauważył Ananta.
Jego skrzydła szybko się zmęczą w tej trudnej atmosferze. Jeszcze ujrzymy, jak pikuje w stronę domu, składa skrzydła i z pokorą ląduje w naszym rodzinnym gnieździe. To zniechęcające porównanie świeżo stało w mojej pamięci. Byłem zdecydowany nie pikować w kierunku Kalkuty. Panie, nie wracam do domu, ale pójdę za tobą wszędzie. Proszę, podaj mi swój adres i nazwisko. Swami Sri Yukteswar Giri. Moja główna pustelnia znajduje się w Serampore przy ulicy Raigat. Tutaj w Benaresie odwiedzam swoją matkę tylko przez kilka dni. Zdumiewała mnie zawiła gra Boga z jego wielbicielami. Serampore leży zaledwie 12 mil od Kalkuty, a jednak w rejonach tych nigdy nie napotkałem postaci mojego guru. Aby się spotkać, musieliśmy przybyć do starożytnego miasta Kashi, Benares, uświęconego pamięcią o Lahir Mahasai. Tutejszą ziemię pobłogosławiły też stopy Buddy, Shankaracharya i innych chrystusowych joginów. Przybędziesz do mnie za 4 tygodnie. Po raz pierwszy głos Sri Yukteswara brzmiał surowo. Wyraziłem swoje odwieczne uczucie wobec ciebie i okazałem szczęście z powodu odnalezienia cię. To dlatego lekceważysz moje żądanie. Następnym razem, gdy się spotkamy, będziesz musiał na nowo wzbudzić moje zainteresowanie. Tak łatwo nie zaakceptuję cię jako ucznia. Mój surowy trening związany jest z całkowitym poddaniem się i posłuszeństwem. Uparcie milczałem. Guru z łatwością przeniknął moje strapienie. Czy sądzisz, że twoi krewni wyśmieją cię? Nie wrócę. Wrócisz za 30 dni. Nigdy. Ukłoniwszy się z czcią do jego stóp, wyszedłem bez złagodzenia napięcia wywołanego sporem. Idąc wśród nocnych ciemności, zastanawiałem się, dlaczego to cudowne spotkanie zakończyło się w takiej dysharmonii. Dwoiste szale Mai, które równoważą każdą radość i smutek. Moje młode serce nie było jeszcze podatne na przekształcające je palcem mojego guru. Następnego poranka dostrzegłem większą wrogość w postawie mieszkańców pustelni. Moje dni były naszpikowane niezmienną nieuprzejmością. Po 3 tygodniach Dhyananda opuścił ashram, aby wziąć udział w konferencji w Bombaju. Nad moją nieszczęsną głową rozpętało się istne pandemonium. Mukunda to pasożyt, który przyjmując gościnę pustelni nie odwdzięcza się w stosowny sposób. Usłyszawszy przypadkiem tę uwagę, po raz pierwszy pożałowałem, że byłem posłuszny nakazowi odesłania pieniędzy ojcu. Z ciężkim sercem odszukałem mojego jedynego przyjaciela Jitendrę. Wyjeżdżam stąd. Proszę, przekaż Dhyanandzie mój pełen szacunku żal, gdy powróci. Jadę z tobą. Moje próby medytacji nie spotykają się tu z większą przychylnością niż twoje, powiedział Jitendra z determinacją. Poznałem świętego podobnego Chrystusowi. Odwiedźmy go w Serampore. Tak oto ptaszek przygotował się, aby ryzykownie zabikować w okolice Kalkuty. Przypisy do rozdziału 10. Sanskryta wypolerowany, pełny. Sanskryt jest najstarszym bratem wszystkich języków indoeuropejskich. Używa zapisu alfabetycznego Devanagari, dosłownie boska siedziba. Ten, kto zna moją gramatykę, zna Boga. Panini, wielki filolog starożytnych Indii, złożył tymi słowami hołd matematycznej i psychologicznej doskonałości sanskrytu. Ten, kto dogłębnie zdoła poznać język, rzeczywiście musi stać się wszechwiedzący. Jitendra to nie był to Jatinda, Jatin Ghosh, którego pamiętamy z niechęci do tygrysów. Sadhana to ścieżka duchowa,
czyli droga przygotowująca na spotkanie z Bogiem. Święte pisma hinduizmu nauczają, że przywiązanie do rodziny prowadzi do ułudy, jeśli odciąga człowieka od poszukiwania Boga, dawcy wszelkich dobrodziejstw, włączając w to miłość bliskich i rzecz jasna samo życie. Jezus nauczał podobnie. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Ewangelia świętego Mateusza 12. Dzi jest zwyczajowym przyrostkiem wyrażającym szacunek, którego używa się głównie bezpośrednio zwracając się do kogoś. W ten sposób można powiedzieć Swamiji, Guriji, Sri Yukteswarji, Paramahamsa Ji. Siostra. Chodzi tu o siostry, czyli dosłownie święte księgi, które składają się z czterech kategorii pism. Śruti, Smriti, Purana i Tantra. Te obszerne traktaty obejmują wszystkie aspekty religijnego i społecznego życia oraz dziedziny takie jak prawo, medycyna, architektura, sztuka i inne. Śruti to bezpośrednio usłyszane lub objawione pisma, Wedy. Smriti to wiedza zapamiętana i po latach spisana w dalekiej przeszłości, jako najdłuższe poematy epickie, Mahabharata i Ramayana. Purany to dosłownie starożytne alegorie. Tantry to dosłownie obrzędy lub rytuały. Traktaty te przekazują głębokie prawdy pod zasłoną symbolizmu pełnego szczegółów. Boski nauczyciel to zwyczajowy termin sanskrycki określający duchowego nauczyciela. W tym znaczeniu tłumacz używa tutaj słowa mistrz.